W dzisiejszym odcinku to ja będę hostował customa, a Ewela będzie się w nim chować. Będę musiał zrobić wszystko, żeby odgadnąć, którym skinem jest Ewela. Oczywiście będę to musiał wyczytać z jej zachowania podczas tego customa. Jeśli zgadnę, która to ona, no to wygram ten odcinek. A jeśli jej dobrze uda się skryć przede mną, no to ona wyjdzie zwycięsko. Jeśli lubicie tą serię na tym kanale, która pojawia się co tydzień, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku to ja hostuję customa, a Ewela będzie się chować. Ale nie będzie to taki zwyczajny custom, ponieważ będzie to custom Zero Fragów Challenge. Także ja wybieram tutaj jakiegoś skina, który będzie tutaj symbolizował leczenie, bo tylko będziemy mogli używać leczenia. I myślę, że to będzie właśnie taki odpowiedni skin do tego meczu. Kilo wybieram taki, wiecie, na bogato, żeby tutaj robić dużo killing, także musi być taki dowalony kilo. No i plecak też może sobie wybiorę taki, żeby mi pasował. Także zasady są takie, że każdy musi mieć skina, który symbolizuje właśnie leczenie, czyli na przykład ty ślurpik, no to ślurpowy skin, albo na przykład taki jak ja mam. Także ja startuję i Eweli będzie troszkę łatwiej, ponieważ Eweli nikt nie będzie mógł wyeliminować, a ja będę miał dużo ciężej, dlatego że będę musiał odgadnąć, która to Ewela. Few moments later. Okej, widzowie, ja już jestem w lobby i zobaczcie, jakie fajne skiny tutaj mają ludzie. Na razie mam na full detalach, żeby właśnie skiny się wczytać. No ten skinek trochę nie pasuje. O, ślurpowy, właśnie taki skinek jest spoko. Rybka, no to rybkę można oczywiście jeść. Toksyna, elegancka. No mega fajnie, przejdziemy sobie po każdym. Jest 64 osoby w lobby, żebym mógł każdego zobaczyć. A ja mam tutaj pytanie za 100 punktów. Czy możemy używać nowego łuku, który wywala poza strefę? Oczywiście, można używać czego się chce, tylko nie mogą być to bronie. W sensie, które zadają damage. Nie wolno zadawać damage'a nikomu. Ja muszę się na pewno pilnować, żebym tutaj nie zdradzała Rafałowi różnych rzeczy. Także muszę nad każdym słowem myśleć, co mówię. O tym, co powiedziała Ewela, no to wyskoczyła wtedy, kiedy ja w sumie, bo ja wyskoczyłem wtedy, kiedy ona powie, dobra, polecę sobie tu, czyli po tym już mogę myśleć, że wyleciała gdzieś nad Tilted Towers, także Ewela, no naprawdę trzeba uważać. Trzeba uważać, co się mówi. Ja tutaj będę zaraz patrzył na skiny, wezmę sobie jakieś bronki, no i po prostu się komuś podłożę. To tak szczerze, to jest taki odcinek, że ja właśnie muszę tutaj się pilnować. Musisz się skupić nad tym, co mówię. Wiesz, o co mi chodzi? Bo ja sama nie wiem. Ja zginąłem właśnie i widzę jakiegoś pana jabłuszko z gwiazdką. A ja jak powiedziałeś, że zginąłeś, to na początku miałam, o nie, jeszcze raz nagrywam odcinek. A przecież to o to chodziło. Ja może nie będę wam dokładnie mówiła, co robię, tylko wy będziecie widzieć tutaj, co ja robię. I po prostu, żeby Rafałowi tutaj nie zdradzać. To nam się może przyda, bo słyszeliście, niektórych rzeczy możemy sobie używać. A wcale nie mówię, że będę ich używać, także Rafał, nie podsłuchuj. Ja obserwuję pierwszą osobę teraz i jest to rybka. Rybka jest w łódce przy rekinie i był jeszcze jakiś jeden ziomek. Wydaje mi się, że Ewela raczej tego skina nie ma, bo ona chyba wtedy nie gra, więc tutaj jest, można powiedzieć, taka poszlaka, że Ewela niektórych skinów po prostu może nie mieć. Sprawdźmy sobie jeszcze jedną osobę. Widzę toksynę teraz na statku. No ma tutaj kałacha. Przypominam, że nie wolno się bić. To jest zero fragów challenge. No i osoba, która wygra, no to będzie musiała mieć zero fragów. Dobra, ja teraz zmierzam po jedną rzecz. Tutaj już sobie prawie zrobiłam to, co chciałam. Tylko... A nie. Oj, tak. Także musimy się troszkę pośpieszyć. Ale jak widzicie, mam tutaj dwie takie fajne rzeczy, także sobie użyjemy tego i później szybko pójdziemy sobie do strefy. Ale jest mały problem. Zobaczcie na mój pasek. Tutaj ładuje nam kolejną osobę i mamy tutaj znowu rybkę rysunkową. I tu też mogę powiedzieć, że Ewela raczej tego skina nie ma. Jest to różowa rybka. Bardzo fajnie dobrane. No i rybka, no to jest to oczywiście leczenie w postaci ryby. Czyli ten skin mega fajnie odpowiada. Przejdźmy dalej. Ja tutaj mam troszkę leczenia. Leczenie... W ogóle ten turniej nie jest na to, jakiego ma się skilla, tylko na to, ile ma się IQ. Okej, widzę teraz tutaj bananka i z tego, co możecie zobaczyć, jest to kolejny skin, ale zobaczcie, on się wycwanił, bo on ma namiot, ma spiderki, ma dwie apteczki, cztery splasze, beczka. Ja ogółem poleciałbym dokładnie w to miejsce i wyzbierałbym sobie 6 razy 5, 30. Wiecie czego, sami sobie dokończcie. Zobaczmy jeszcze jedną osobę, kogo nam tutaj wczyta. Wydaje mi się, że Eweli jeszcze nie widziałem. Eweli jeszcze nie widziałem, mamy tutaj kurczaka ślurpowego, no i ma ślurp, rybkę i też ma namiot skubany. To pewnie ma tam aha, ryb się nie da teraz tam powkładać. Co za złodzieje mi tutaj ukradli i jak ja teraz do strefy tutaj dojdę? Co za bąki. Czyli ktoś ukradł Eweli spajderki, czyli Ewela nie ma spajderków prawdopodobnie. Nie poddajemy się, na razie lipnie u mnie, że tak powiem, bardzo lipnie. Czyli z tego, co słyszę, Ewela nie ma spajderków i poszła za strefę, więc być może jest gdzieś przy grotto. Sprawdźmy. Mam nadzieję, że nam kogoś tam wczyta. Czy ona jest przy grotto? Akurat wczytało mi kolejnego kurczaka, więc może chodźmy troszeczkę dalej, zobaczmy, co tutaj jeszcze będziemy mieli. Mamy
toksynę znowu przy pomniku, ale to na pewno też nie jest Ewela, bo chyba Ewela nie ma tego skina. Nie jestem pewien. Tu mam o tyle łatwiej, że niektórych skinów Ewela może nie mieć. Mogę sobie je poskreślać. Mamy tutaj kolejną osobę, gracz 260. Jego już mieliśmy. Jest to ryba, zmrożona ryba. 4 ryby ma i 6 pizzy. W ogóle jestem ciekawa, jak ten mecz będzie wyglądał na samym końcu, bo jak my się nie możemy bić, to na końcu będzie taka przepychanka, że ło. Rafał, czy masz jakiś trop już może? Trop mam taki, że na pewno cię jeszcze nie widziałem, ale mam teraz znowu toksynę, ale ona jest właśnie tą toksyną z góry. Na razie nie wczytuje mi chyba innych graczy. Sprawdźmy jeszcze dalej. Dobra, i tutaj mam, tu mi się udało znaleźć. Czyli wygląda na to, że Ewela znalazła spajderki, ale gdzie ona poszła? Czemu ty mnie podsłuchujesz? Muszę sobie jakoś radzić, wy się tutaj nie bijecie. No nie mogę sprawdzić, że Ewela siedzi w krzaku, no nie? Ewela się zachowuje tak jak każdy, więc muszę tutaj nasłuchiwać i muszę tutaj brać pod uwagę różne elementy. Ktoś tu leci na kładzie, to raczej na pewno nie Ewela. Ewela by raczej do kłada nie wsiadała, tak mi się wydaje. Tak by nie latała. Także 61 osób w grze. Ty, Rafał, po prostu nie znasz chyba Eweli, tak mi się wydaje. Ej, u mnie tak szczerze to lipa. Okej, mamy nową strefę i z tego co widzę, trochę mamy Tiltedów, trochę Sanktuarium i trochę tej trzeciej miejscówki. Przejdźmy sobie na kolejną osobę i sprawdźmy. Ja tutaj muszę szukać jakiś poszlak. Mamy banana ze spajderkami. Ewela na pewno ma spajderki, tego jestem pewien. Tutaj nie ma spajderków u tego ślurpika, no i ja chyba będę musiał jeszcze chwilę poczekać na to, aż będę mógł kogoś O, tego gościa w sumie nie mieliśmy jeszcze, więc zaczyna nam wczytywać nowe osoby. Zobaczmy jeszcze dalej. W ogóle zobaczcie, jakie fajne skiny mają. Właśnie mają toksynę, ale ten zimowy skinek tu nie pasuje przy tym. To jest trochę dziwne. Ale prawie się spaliłam. Prawie powiedziałam, ale ludzie idą. I miałam powiedzieć miejsce, w jakie idą, ale bym się spaliła. Zróbmy teraz w ten sposób, że możecie uderzyć się dwa razy kill-offem. Będziemy co jakiś czas wprowadzać fajne zasady, więc każdy teraz może dwa razy uderzyć się kill-offem. Jak ktoś uda mu się, wiecie, uciec, no to po prostu nie zostanie ubity kill-offem. Sprawdźmy, czy coś się tu dzieje. No tutaj gościu łowi. To jest mega ważne, ponieważ jeśli ktoś nie będzie miał uderzenia, no to będzie miał przegwizdane. Jak widzicie, nie mamy jeszcze teraz obrażeń od burzy, a one się za niedługo zaczną, bo jest 60 osób. Czyli ja teraz muszę iść kogoś walnąć tutaj, żeby... To takie Rafa mówi trochę się zaczyna. Na razie chyba ktoś tutaj mnie walnie zamiast jego, ale dam radę. Tutaj jak się walą tym... Ej, dwa razy proszę pana, tam się walą 10 razy. Ja nie wiem, co to ma być. Mi na razie nie wczytuję nikogo nowego. Mam cały czas te same osoby, które mogę obserwować, no i nie jest dobrze. Ogółem radzę wam jeszcze pozbierać sobie matsy, bo to się przyda na sam koniec, bo nie będziecie mogli się atakować, ale będziecie mogli budować. Uderzyłam dwa razy i zwiewam. Chcę mi oddać teraz. Ja nie chciałam, ja chciałam ci ten. Rafał mnie goni teraz, typek. Przez to, że go walnęłam. Koniec, już nie wolno się uderzać, jakby co. Mamy cały czas 61 osób. Strefa zaczyna dochodzić. Boję się używać u mnie jednej rzeczy, że zostanę zdyskwalifikowana. Czyli Ewela ma jakąś broń albo ma harpun. O. Ja nie jestem mistrzem budowania, także tam na końcu może być ciężko. Chyba będę jak taka mała szara myszka na samym dole tak kampiła sobie, ale nie zdradzajcie, Rafał. Oni się tu teamują, jeżdżą razem sobie. Muszę się może z kimś zakumplować. Ewela, masz bana. Oła. Zobie, jak chcecie wygrać taki zbierak, to na moim Instagramie możecie wejść. Rafa to ja, zafollowujcie i tam będziecie mogli wygrać. Taki fajny zbierak. Przypadkiem to nie jest mój zbierak? Już nie. Dobra, ja Eweli jeszcze do tej pory nie widziałem, jestem tego przekonany. Mam nadzieję, że w końcu zacznie mi tu wczytywać nowe osoby, które będę mógł obserwować. Bo z tego, co na razie jest, no to mogę cały czas obserwować tylko i wyłącznie te osoby, które obserwowałem dużo wcześniej. Jak się okaże, tak jak w ostatnim odcinku, że akurat to ja. Ale czekaj, ty grałaś na początku drugiego sezonu, w drugiego chapteru. No nie? Nie, ja w drugim nie grałam chyba. Strefa jest w ogóle bez żadnych budynków. Myślałam, że się skampie gdzieś. Z tego co słyszę, jest tutaj gdzieś burza. Tu cały czas łowią, cały czas łowią. I chyba widzę nową osobę. Ej, pokażcie zbieraki wszyscy teraz. Pokażcie na chwilę zbieraki, wyciągcie zbieraki. Bananek, bo ja cię obserwuję. Pokaż tego tutaj skina niebieskiego, co za tą stoi. Taki duży ten zbierak. Ewela mówiła, że będzie miała wypasiony zbierak na początek, ale to chyba nie ten. Ty będziesz rozpoznawał mnie po zbieraku? Może. No bo to jest ciężko zrobić, nie? Na razie mi nie wczytuje nowych ludzi. Muszę coś kombinować. Powiem tyle. Nie tak miało to wyglądać. Ej, co to było? Źmiedziabnął. Okej, widzowie, zaczyna robić się coraz ciekawiej, ponieważ zobaczcie, dostaliśmy strefę tam, gdzie nie ma w ogóle budynków. Mamy tutaj tylko i wyłącznie lunchpada. No i teraz będziemy mieli strefę na górze. Mamy 61 osób. Tak szczerze, w ogóle nie wiem, co ja tu mam robić. Robimy w ten sposób, że jak odliczę do zera, będziecie mogli się kill-offować. Kto zginie, ten zginie. W sensie, no, kogo wyeliminujecie, to eliminujecie. Odliczam i jak powiem stop, to koniec. Także 5, 4, 3, 2, 1,
Go! Możecie się zbierakować. To jest moja taktyka. Tutaj mamy jedno. O, w końcu mi przełącza na nowych ludzi. Zobaczmy, co tutaj jeszcze będziemy mieli. Mamy rybkę. O, dobra, mamy nowe osoby. To na pewno nie jest Ewela. To też wydaje mi się, że nie jest Ewela. To też nie, to też nie. O, to jest ciekawe, ale Ewela to też nie jest. Ale ten ziomeczek, zobaczcie, co on robi. Kozak. Ja sobie kładę, teraz jadę. Ewela, ja wiem, że ty ściemniasz teraz. Ja wiem. Widziałem fajnego bananka. I to mogłaś być ty, tak szczerze. Bo wtedy, co ty grałaś, ten bananek był. Jakiego dziewczyna wybrałaby skina? Czy jest tu jakiś skin, który się wyróżnia? No właśnie, właśnie nie. Chyba nie widzę jeszcze czegoś, co się wyróżnia tak mocno. No i proszę, mamy pierwszą strefę, więc możecie się cały czas kilofować ogółem. Bo jeszcze nie mówiłem stop. Zginęły trzy osoby. Chyba, nie? Jaki skin? Tak, Ewela, zginęły cztery osoby dokładnie, ale jakiego jest skina teraz widzę, to nie mam pytań. XD. Jezus Maria. Ewelina, jak ci idzie? Co tam robisz? Nie mogę powiedzieć. Taką małą wtopę miałam. Ja dobrze się bawię tutaj. Ja muszę tutaj 200 IQ obmyślić strategię. Jak to zrobić? Mogłam to zrobić właśnie, wiecie co? To na pewno nie jest Ewela. To też na pewno nie jest Ewela. To też nie. Czemu akurat? Wiem to, Ewela. Ty jeszcze żyjesz, tak? No to dziwne. Dziwne w sumie. O, tutaj banany chyba zginie. Uwaga, 3, 2, 1 i po bananie prawdopodobnie. Boom. Nie zdążył, ale go kilofują. Kilofują go dalej. Ale ma spajderki. Okej, 21. Ewela komuś uciekła chyba, albo kogoś przejechała. Ale będzie, dobra. A to nie jest Ewela. Oj, ktoś podwala drzewo, uwaga. Ło, ja cię kręcę, ale fuks tutaj ktoś miał. Tu jedyne, co mi się narzuca, to jest ten banan, że on jest jakiś taki, którego by mogła mieć Ewela, ale nie do końca. Dlaczego? No bo tutaj jest plecak z eventu, a Ewela wtedy nie grała. I co tu się dzieje? Chłop się leczył rybami, a drugi go... Okej. Okay. Ile mają ryb tutaj wszyscy? Ja nie mam pytań. Szukamy Eweli. To ciacho? Też raczej nie. Ojej, no i to ten... O, coś się u Eweli dzieje. Coś się u Eweli dzieje, tylko nie wiem co. Co za... Nic, nic, nic. Zaczyna się... A możemy się kilofować, tak? Tak, każdy się może teraz kilofować. Miał być ten zero fragów challenge, ale do pewnego momentu, no bo tutaj ktoś musi ginąć. Wiecie, o co chodzi? To nie może być losowe. Patrzymy, widzowie. Oni się tu leczą wszyscy. Halo. Tak nie wolno. Proszę się kilofować. Ty, a tu był jakiś skin? O, o, jest ktoś bez skina. Nie! Ej, oni chyba się na mnie sfokusowali. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, stop, nie wolno wam się już bić. Oni chcieli mnie tutaj jakoś ten... Okej, okay, mamy tutaj kolejne osoby, teraz jest chwila, stop. Zginą te osoby, które nie wbiły sobie po prostu damage'a, więc nie wolno wam się bić. Tutaj wybuchł jakiś samochód, lećmy dalej. Toksynka, toksynka, bananek, bananek, rybka, toksynka. Ej, no tak szczerze, nie wiem, gdzie jest Ewela. Każdy wygląda tak samo. Tu ktoś tańczy, to na pewno nie jest Ewelina. Jezus, jestem trolem. Czyli to jednak Ewelina była. Ewelina, popatrz, pokaż mi minę tutaj swoją. Ej, chyba wiem, co Ewela ma. Musimy to znaleźć. Dobra, dobra. Nie. Co? Ej, dostaję! Dostajesz, tak? No to musisz wbić sobie damage. A nie można! Mi się wydaje, że wiem, którym skinem była Ewela. Zaraz wam pokażę, który. Także zobaczmy, kto to wygra. Wszyscy mogą się bić aktualnie, także... Tak szczerze, to najlepsze mnie ominęło, bo tu się dopiero zaczyna zabawa, a ja padłam przed samym tym. 22 osoby, no leczenia coraz mniej. Nie, mogłam kampić w krzaku. Iść na rybki, powtarzamy ten challenge. A patrz, oni się widzą nawzajem, oni się będą bić. Będą się bić, czy nie? Dawaj, koski, czemu on koskilofa nie jedzie? Nie, padnie. Dawaj go! Dobra, ogółem widzowie, ja obstawiam, że Ewela była skinem ratowniczki. I tutaj macie klipa, gdzie dokładnie zobaczyłem, że to jest ona. Dostajesz, tak? No to musisz wbić sobie damage. A nie można! Także wydaje mi się, Ewela, że wygrałem dzisiaj. Masz, doktor, rybę.